przejście tunelem metra warszawskiego, a także tramwaj kierunek Stegny. MZA pokazuje nam swoje serce. ZDM wystawia wysepkę drogową, a także strefa czystego transportu w Warszawie. Czy Awizonosz grać z WOŚP? O tym nie tylko. 27 stycznia, w piątek, a właściwie z piątku na sobotę, w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym, czyli mojego autorskiego przeglądu najciekawszych newsów z ostatniego tygodnia. Zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i czem Awizonosz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Mniejsza z tym, z takiego przeglądu najciekawszych newsów z Warszawy. Przed chwilą zdałem historię reklamy, więc mogę już bezpośrednio zająć się tymże odcinkiem, dlatego też jest trochę później. Ale to nie zmienia faktu, że awarie w windnych stacjach metra też polepszyły się sytuacją, bo już nie mamy 13 wind niedziałających, czy nawet 15, tylko już spadliśmy do mniejszej liczby, czyli Maremont, Dworzec Wileński, Zacisze, Płocka, Bemowo, Racławicka i Kondratowicza. Te oto i 7 wind aktualnie nie działa, więc jest dużo lepiej niż było tydzień temu. Nie oznacza to oczywiście, że jest dobrze. Ale na pewno będzie dobrze, jeśli Wam się uda zapisać. Domyślam się, szybko te wejściówki się rozejdą. Tak samo, no może niekoniecznie jak szybko przejdzie ten spacer. Sterowanie ruchem kolejowym. Przejście tunelem C19 A13, czyli przejście tunelem metra od stacji metra Rondo Daszyńskiego do stacji metra Centrum. Czemu to jest ciekawe i szczególne? Dlatego, że będzie to przejście tunelem metra z wyłączeniem zasilania oczywiście w nocy, kiedy nie jeżdżą pociągi, i będzie to przejście również łącznikiem łączącym pierwszą i drugą linię metra z zakończeniem na stacji metra Centrum. No, to nie lada gratka takie przejście. Domyślam się, że część z Was jest zainteresowana. Ale rozumówię, to najprawdopodobniej nie jedyne wydarzenie, które będzie organizowane w tym roku w łączniku M1 i M2 robione przez KMM, ale to w przyszłości dowiecie się więcej. Natomiast zapraszam Was bardzo serdecznie. Tu jest parę zdjęć z ostatniego przejścia, które było organizowane właśnie przez KMM, czyli koło miłośników metra, którego jestem też członkiem. Tak to wygląda, proszę bardzo, tutaj się to łączy w jedną całość. Rezerwacja biletu będzie od 6 lutego, więc jeszcze w jednym mniejszym Wam o tym przypomnę, od godziny 21, tak jak tutaj jest to napisane. Także... No, mam nadzieję, że Wam się uda. Mam nadzieję, że Wam się uda tutaj zrezerwować. Link do tego macie teraz w karcie, abyście mogli bezpośrednio wszystko sobie zobaczyć. Ale dobrze, lecimy dalej z kolejnymi informacjami, bo trochę ich jest. Między innymi WOŚP, również KMM wystawia naklejki w tym roku, dzięki czemu możecie to, tego typu rzeczy wylosować. To jest bezpośrednio stronie KMM-u, więc jak coś jesteście zainteresowani, to tam sobie znajdziecie. Naklejki, których już nie ma w metrze warszawskim, czyli na przykład metro do Księcia Janusza. Dalej idziemy, no to kolejny jeszcze temat właśnie tego typu. Podsumowanie ostatniego roku koło miłośników metra. Prelekcja już w najbliższy wtorek o godzinie 18. Przy okazji, jak chcecie się ze mną spotkać, to też tam będę. Ale o tym, jak mnie spotkać, to jeszcze zobaczycie. 3 będą okazje w najbliższym czasie i to będzie pod koniec filmu. Natomiast najpierw tramwaj na Kasprzaka, przejezdna Wolska i zmiana organizacji ruchu. No powiem Wam, że jakiej fantazji tutaj nie mieli, tam nie powiem, ale no nie dużo jest ich fantazji. Zobaczcie na to. Będzie jednokierunkowy przejazd ulicą Wolską, nową, ale tylko i wyłącznie od ulicy Redutowej. Z ulicy Redutowej będzie można skręcić tylko i wyłącznie w kierunku ulicy Wolskiej, a z ulicy Wolskiej, jak będzie się wyjeżdżać, w kierunku granicy miasta, czyli w kierunku Bemowa, będzie można pojechać i w Redutową i pojechać dalej prosto. Tym oto bardzo ciekawym przejazdem przez środek placu budowy. Z kolei jadąc bezpośrednio od granicy miasta, będzie tylko i wyłącznie możliwość wjazdu w Kasprzaka i dalej Ordona będzie trzeba skręcić, jeżeli chcemy jechać na Wolską. Zamieszanie jakie, nie wiem jakie,
czegoś takiego się nie spodziewałem, jeżeli chodzi o organizację ruchu. Na pewno na minus jest to, że tylko będzie i wyłącznie jeden pas teraz tutaj, w tym miejscu, ale nie dziwię się, że to się w końcu wydarzyło, bo tam faktycznie jest mało miejsca. No i tak jak tu widzicie, no trzeba to po prostu pomniejszyć, aby na spokojnie tutaj zrobić i asfaltowanie, i połączenie do tego wszystkiego, i większe też dźwigi muszą przyjechać, więc to musi się łączyć. Film z tamojego nakazczaka będę nagrywać jutro, a kiedy go zobaczycie, to nie wiem, pewnie jakoś pod koniec miesiąca, bo nie mam na razie czasu na publikację tych filmów. Ale tramwaj na Stegny dziś się pojawił z filmem, to konkretnie Sykut się tutaj pojawił, Sykut stał mniej więcej w tym miejscu, a nowa pętla tramwajowo-autobusowa się tutaj wybuduje już niedługo, bo w 2023 roku, a konkretnie pod koniec tego roku, rozpocznie się budowa, skończy się w 2024 roku pod koniec. Czyli mniej więcej będzie trwać rok. Nowa pętla będzie miała mniej więcej tyle samo co wcześniej, czyli wspólne, czyli będzie miała miejsce na autobusy, ale również na tramwaje. Będą dwa perony tramwajowe, dwa perony autobusowe, bo tu będzie przystanek wspólny autobusowo-tramwajowy. Przesiadki do tramwaju będą tutaj również w tym miejscu bardzo wygodne. I co tam jeszcze z barierów zrobili tutaj? Możliwość zakręcenia. No i tutaj jest ciekawostka, nie wiem czy ktokolwiek z was to zauważył, tutaj jest zwrotnica z możliwością w przyszłości dalej puszczenia tramwaju w kierunek Wilanowska, metro Wilanowska. To jest w bardzo dalekich koncepcjach, ale ciekawe jest to, że cały czas we wszystkich projektach i we wszystkich projektach nawet budowlanych i w projektach wizualizacji i innych jest ta zwrotnica, ta jedna zwrotnica. Żeby nie było, ta zwrotnica jest tylko i wyłącznie tutaj. Jakby tutaj przy wjeździe już nie ma i też nie mam żadnego w sumie pojęcia, jakby ten tramwaj tutaj z prosto miał dalej jechać, bo jakby tutaj nie ma zbytnio miejsca, gdzie mogliby go wsadzić. W sensie tutaj musiałby jakoś wjechać w tą część przestrzeni i później... No może by się tu zmieścił, w sumie gdyby tu zlikwidowali wysepkę, w sensie zatoczkę autobusową. No ciekawie, tak to będzie wyglądać, więc no tramwaj na Stegny będzie budowane, jest to w ramach opcji tramwaju do Wilanowa, czyli wszystkie odcinki właściwie tramwaju do Wilanowa teraz są budowane na tym najważniejszym głównym odcinku, Gagarina, pętla Stegny, odcinek Dobranieckiego, nie ma tylko i wyłącznie Rakowieckiej, ale to prawdopodobnie niedługo się zmieni, także tak to będzie wyglądać z panoramą Warszawy, natomiast panorama podziemna. W Łodzi zostało przebite pod Łodzią Faustyna i Katarzyna przygotowują nowe kolejowe połączenie. Nie będę mówić dokładnie jak to wygląda, po prostu pokażę zdjęcie. Byli w TBM nawet, to są wejście. Oczywiście nie muszę mówić, że ja nie będę wstrzymany, ale domyśliliście się. Natomiast najważniejsze jest to, kiedyś tam wpadnę do nich, może, że w tym miejscu jedna starczy się znajdowała jeszcze jakiś czas temu i właśnie na dniach teraz było przebicie, więc jak widzicie, tarcza się już całkowicie przebiła. Pewnie filmików jest mnóstwo teraz na YouTubie z tego że wydarzenia, więc oszczędzam tego pokazywania dzisiaj w tym filmie. Ja dopiero w Łodzi się pojawię za 2 miesiące, więc jakby jeszcze trochę przede mną czasu. Ale nie ma dużo czasu, jeżeli chodzi o WOŚP, bo o WOŚP-ie dziś będę mówić dużo, ponieważ jest dużo licytacji. A mianowicie WKT-ka również gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Ogólnie mam odczucie, że wszyscy, większość instytucji gra, nie dziwię się w sumie. Jest to zbyt duże wydarzenie, aby je przejść bokiem. Co warto podkreślić, to jest to, iż w tym roku WOŚP jeden dzień w Wydziale Napraw i Utrzymania Taboru oraz specjalny przejazd na trasie Podkowa Leśna, Komorów, Podkowa Leśna, Główna, będzie możliwość zrealizowania w ramach licytacji. Mało tego, MZA zrobiło bardzo ładne serduszko z autobusów, jak widzicie tutaj. To prawdopodobnie największe serce na świecie, a już na pewno największe autobusowe serce na świecie. Jacy oni są skromni. W poprzednim roku był napis WOŚP z autobusów, w tym roku zrobili serduszko i to jeszcze czerwone i praktycznie muszę przyznać, że całkiem im się udało. Natomiast dużo jest licytacji, ogólnie jest bardzo dużo licytacji. Do tej strony macie teraz link w opisie i w karcie, bo tego jest zbyt dużo. WOŚP chcemy wygrać ze Sepsą. Co mogę powiedzieć? No jest dużo ciekawych rzeczy. Dzień w ZTM-ie, proszę bardzo. Specjalne karty miejskie, też czemu nie. Dalej mamy tutaj właśnie 30 lat, plakat okolicznościowy z okazji jubileuszu ZTM-u, mamy encyklopedię metra, radiowozem przez Warszawę, dzień życia kolejarza, moc atrakcji tramwajowych, licytacja przejazdu w kabinie motorniczego tramwaju pod Soninem, licytacja przejazdu najstarszym warszawskim tramwajem. Statuetka fragmentu szyny tramwajowej z torowiska przy ulicy Kasprzaka. O, to ciekawe.
Kolekcja w tramwaju z terenem drużyny. Okej, tu mamy nawet sportowe. Zobaczmy tą sytuację w sumie szyny. Ona będzie się ładować w tle. Tymczasem jeszcze wam powiem, że pasażerowie będą licytować w ramach kolonii jeźdźców metra przejazdy zabytkowymi linią autobusową, tablice różnego rodzaju, kalendarz. O, tego wam nie pokażę, bo u mnie wisi już w tacy. Koło mieścików metra, tak jak mówiłem, matkiwalne naklejki. Koleje Mazowieckie coś nawet robią, spotkają się w autobusach, będzie jeździć oczywiście specjalne linie tramwajowe i autobusowe, które będą w ramach WOŚP-u, będzie tam można wrzucić się do puszek i również do mnie będzie można się wrzucić, tu jest, jak widzicie, puszka, teraz nie widzicie, bo jestem wycięty w tym fracie, a za chwilę zobaczycie puszka, tu mam już trochę dla was serduszek przygotowanych i o tym, gdzie będzie można mnie spotkać w niedzielę na mieście, będę też mówić właśnie później w filmie. Dobra, czy mamy tą szynę? Jest szyna. Ja myślałem wcześniej, że to jest inna szyna, ale faktycznie kasprzaka. No, taką szynę chętnie bym wziął. Ale ja może będę jakąś szynę miał z tramwaju Mediolanów. Może. Bo wiecie, ja kolekcjonuję szyny. Mam trzecią szynę z metra, mam też szynę z Warszawy Zachodniej, ale nie mam jeszcze szyny tramwajowej, więc to jest jeszcze przede mną. Nie wiem, kiedy mi się uda. Rozpowiadam, nie jesteśmy na takie bajery, bo jak wiecie, teraz miałem dosyć duży wydatek z bateriami. Natomiast tyle kosztują aktualnie naklejki właśnie metra warszawskiego, te, które już są archiwalne. A ZDM świętuje, że Plac 5 Rogów został doceniony. Zaprojektowany po ludzku. Plac 5 Rogów został doceniony. Dostał taką statuetkę. Nie będę nam puszczać filmu. Wiecie, czym jest Plac 5 Rogów? Ten betonowy plac z paroma drzewkami. Z tego, co słyszałem ostatnio, takie opinie, że ogólnie wszystko było bardzo ładnie, fajnie i tak dalej. Ale ile kosztuje, żeby te drzewka tam były, nawodnienie i tak dalej, to trochę nie uświęca środków. Ale naprawdę ładnie to wygląda. Nie będę ukrywać. W sensie mogłoby być dwie z tej zieleni, ale rozumiem, czemu też jej nie ma. I nie mówię tylko i wyłącznie o konserwatorze zabytków. Natomiast według Namadywijskiej trwają prace betonowe. Jak widzicie, już tutaj, no podobnie trochę jak w tym filmie, w którym wam pokazywałem ostatnio na Madewilskiej. ZDM tutaj pokazuje, że to nie jest tak, że ten wiadukt się zawalił, nic z tym nie robią. Nie, oni tam robią. Cały czas pracują, żeby po prostu nowy wiadukt powstał. Jak najszybciej. Kiedy to się stanie, cały czas nie wiemy. Miejmy nadzieję, że w tym roku. Nie, no, oczywiście w tym roku. Natomiast z innych informacji mogę wam powiedzieć, że warszawiacy i warszawianki chętnie korzystają z przejścia wokół Ronda Dymowskiego. Wiem, że tam nie ma, że to jest Dmowskiego. Tylko ja nie potrafię tego wymówić za każdym razem, tego się mylę. Ale wracając do meritum, było parę punktów pomiarowych, szczyt poranny, szczyt popołudniowy, no i co zarejestrowano? W szczycie porannym 1676 osób na godzinę, w szczycie popołudniowym prawie 4000 osób. Najczęstsze przejście to jest na ulicy Widok oczywiście. Na patelni przychodziło w szczycie popołudniowym około 6,5 tysiąca pieszych, natomiast z tym przejściem na ulicy Widok 1,5 tysiąca, więc całkiem dużo. No i tutaj nam dali informację, że 6,5 tysiąca pieszych, czyli właśnie to przejście na patelni, to jest mniej więcej tyle, ile samochodu przejeżdża przez most do Tarabeckiego w ciągu godziny. Taka ciekawostka. No i tu mamy jeszcze parę innych ciekawych rzeczy, które nam ZDM zrobił właśnie. Najciekawsze trasy, gdzie ludzie chodzą, przejścia górą i tak dalej. Czasy, gdzie szybciej się idzie, jakby się chodziło bez przejścia na pieszych. Z windami. No, wymyślne statystyki, jakie nam tutaj porobili. No, w dużym skrócie, o wiele lepiej, że są przejście dla pieszych. I ja faktycznie nie będę mówić, że nie, ale tutaj te przejście dla pieszych jeszcze mieli zrobić, bo jakby cały czas go nie mam. Ale jest już licytacja. Dla WOŚP-u drogowcom odbiła panna. Chyba, nie przeczytałem tego artykułu, zanim wam to powiedziałem. Ale dobre, dobre. ZDM, macie to. Macie punkt ode mnie. Tak, ZDM wystawił palmę. I może ja nie będę tu dużo mówić. Tego wam po prostu puszczę kawałek. Mam nadzieję, że będziecie go słyszeć. Czekajcie, odpust. Czerwona zaraza. Istna plaga. Zamach na wolność. Szwagier pewnie ma fabrykę. Wyspy drogowe uniemożliwiają nielegalne parkowanie przy skrzyżowaniach i przejściach. Budowane są z nich również azyle dla pieszych między jezdniami. Pandemia i inflacja pokrzyżowały wasze plany urlopowe? Polecam waszej uwadze licytację wyspy parkingowej.
Jej podstawę stanowi prefabrykat z demobilu, który pełnił wierną służbę na warszawskich ulicach. Z tej podstawy wyrasta piękna i dorodna palma z prawdziwego plastiku. A jak mówią działkowcy, każda flora ma swoją faunę. Podarujcie sobie odrobinę luksusu i wesprzyjcie 31 finał. Dobrze, dalej, nie będę puszczać. Chodzi głównie o to, że ZDM mówi, jak tu widzimy, odbiła palma. Ale ja tam nic nie mam przeciwko. Może zobaczmy na sam koniec, ile aktualnie już taka palma kosztuje, jakby ktoś z Was był zainteresowany. Aktualnie taka palma kosztuje 313 zł i nikt nie licytuje. Jakim cudem tego nikt nie licytuje? Przepraszam bardzo, co to jest? Ja zaraz zacznę to licytować, zaraz ja wcisnę. Ja jestem w stanie kupić taką palmę za takie pieniądze. Jak się skończy odcinek, to kliknę ten przycisk licytuj, bo teraz tego nie mogę zrobić. Ale jestem w stanie wydać, no trochę dużo, ale jestem w stanie tyle wydać pieniędzy na wysepkę drogową. Jakby do mojej kolekcji idealnie pasowała. Tym bardziej, że z DM-em jeszcze nie grałem. Natomiast wracając do meritum, czyli do informacji komunikacyjnych, mamy Warszawa. Pierwsze tory na Gagarina w trakcie układania. Pierwszy jeden tor dokładnie. Dalej mamy informację, że Warszawa zapowiada strefę czystego transportu od 2024 roku do 2032 roku na 4 etapy rozłożone. Na razie jest to w trakcie konsultacji, więc to jeszcze nic nie jest potwierdzone, ale jest pewne, że będzie ta strefa. I od razu odpowiadam, że dobrze, żeby to się stało, bo trzeba pamiętać, że najwięcej teraz spalin jest produkowanych przez samochody, które oni wyliczyli, jeżeli chodzi o Warszawę, natomiast najważniejsze jest to, jak się zmienia w ścisłym centrum zmiana, bo tutaj to obliczyli również. A mianowicie, podczas pierwszego wyłączenia z ruchu liczba pojazdów będzie w pierwszym typie ograniczeń będzie wynosiła 2%. 2% pojazdów, które aktualnie jeździ do centrum, nie będzie mogło wjechać. W ostatnim etapie to będzie 27% pojazdów. To nie jest dużo pojazdów. Mimo wszystko pamiętajcie, że to nie jest naprawdę dużo. A jakie są zmiany? Przy pierwszym etapie już 20%, przy pierwszym etapie 11% zmniejszy się emisja, natomiast przy ostatnim etapie zmniejszy się emisja o 80%. To jest bardzo dużo. To jest naprawdę bardzo dużo. I o wiele lepiej by się żyło. Chociaż nie będę ukrywać, że pod Warszawą są dużo gorzej. Ale na pewno może jesteście zainteresowani licytowaniem z WOŚP ze mną. A mianowicie, pierwsza licytacja, którą macie teraz już w linku w opisie i w karcie, zostanie potratem z miejsca wydarzeń Awizynosza. Nie mogę tego zmieścić w całości, więc zostanę potratem z miejsca wydarzeń w jednym odcinku Awizynosza. Czyli tak jak usykut się pojawia, mówi ciekawostkę, i główną część, cały ten proces tworzenia tej wypowiedzi, ciekawostka i za kulisami. Oczywiście w trakcie tego całego tworzenia byłby również Sykut, nie tylko wyłącznie ja. I moglibyście zobaczyć też trochę produkcji tego filmu od dużego zaplecza. Jestem ciekawy, za ile aktualnie się to wylicytuje. Aktualnie jest 6 osób, 122 zł to kosztuje w aktualnym momencie. Zapraszam serdecznie do licytowania. Jak powiedziałem, macie już do tego link. No i co tu nie mówić, no zobaczymy, oczywiście będzie to później ustalona data tego, seria i wszystkie tego typu rzeczy z osobą, która wygra, no i tak samo jak wszystkich moich licytacjach zapewniam bilet dobowy dla tej osoby, jeśli nie ma biletu miesięcznego na Warszawę. Natomiast to nie zmienia faktu, że jest również druga licytacja. Spacer za Wiznoszem. Aktualnie on ma już zawrotną cenę 611 zł, ale nie będę tym się ekscytować, dopóki nie skończy się licytacja opłaceniem tych pieniędzy. Ale faktycznie muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem, że aż tyle byście chcieli wydać pieniędzy. Dlatego ja na tą wysokę drogową nie jestem w stanie wydać te 313, przynajmniej się. To nie zmienia faktu, że spacer po Warszawie z Awizynoszem i Sykutem aktualnie za taką cenę. Najważniejsze, najciekawsze punkty Warszawy, stolicy, inwestycje, plany na przyszłość i nasze opinie na temat tego, co się dzieje w Warszawie. To wszystko możecie mieć. No, może nie za skromne 611 zł, ale w ramach tej licytacji. Jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, jeszcze nie zainteresowaliście się tym bardziej, zapraszam Was serdecznie teraz do linku w opisie i w karcie. Ta licytacja się kończy o 21 w sobotę, czyli kiedy Wy to możecie oglądać albo dziś, albo jutro dla Was, czyli naprawdę niedługo i musicie się spieszyć, aby jeszcze zrealizować to. Jeszcze będzie shorts o tym, jak Sykut Was do tego zachęca i również ja, ale zanim to jeszcze przed nami ostatni element. Eskadbonka. Aktualnie no, skromne pieniądze, ale już coś.
Możecie się dorzucić do skarbonki. Ona jest w linku w opisie. Nie będę tutaj dawać na karcie, bo YouTube nie będzie w stanie tego przerobić. Natomiast co do skarbonki, to tutaj możecie dorzucić się, jeżeli na przykład nie możecie przyjechać do Warszawy i mnie spotkać. Ale może jesteście zainteresowani tym, żeby się ze mną spotkać. Tak jak mówiłem wcześniej, no teraz na pełnym ekranie na przez chwilę. Ja w tym roku, jak widzicie, puszka jest aktualnie pusta, bo jeszcze nie mogę po prostu kwestować ani zbierać pieniędzy przed finałem. I będzie finał w niedzielę. My koło godziny 5-6 z Dominikiem, z którym zazwyczaj co roku chodzę, rozpoczniemy kwestowanie i zbieranie pieniędzy już w najbliższą niedzielę. Będzie nas można spotkać na terenie całej Warszawy, na moim serwerze na Discordzie Avizlandia, do którego macie teraz link w opisie i w karcie. Będziemy tam pisać z dosyć dużą dokładnością, gdzie mniej więcej jesteśmy, gdzie można nas znaleźć na mieście, jeśli chcielibyście nas spotkać, ale też się zatrzymamy specjalnie dla Was, aby się zatrzymać i Wam powiedzieć i poczekać na Was i z nami się spotkać, jeśli chcielibyście się dorzucić lub po prostu porozmawiać. Od godziny 10 do 10.30 na stacji metra Bemowo, przejściu podziemnym, ale nie za bramkami, od wyjścia od strony ratusza, czyli od Powstańców Śląskich, będziemy na Was czekać przy bramkach na stację metra. Będziecie mogli u nas płacić zarówno gotówką do mojej puszki lub kartą, bo Dominik w tym roku będzie mieć terminal płatniczy, czyli kartą, blikiem lub gotówką, można się z nami dogadać. No i co tu dużo nie mówić, serduszka dla Was są. A jeśli macie jakieś specjalne zamówienia, to dla pierwszej osoby będzie, jak dobrze pamiętam, dla pierwszej osoby, która mnie znajdzie i powie, że jest, że chciałaby dostać tego typu rzeczy, czyli zdjęcie stare zdjęcie Avizenosza, które mam w portfelu gdzieś tam, no to w telefonie też mam, jeszcze za Avizenlandią, to dla tej osoby właśnie coś takiego podaruję. Także jak coś, to zapraszam do łapania mnie. Od godziny 10 do 10.30 i po całym mieście będziemy się przemieszczać na serwerze na Discord, gdzie będziemy mówić mniej więcej, gdzie o danej godzinie będziemy. Także dużo tych ciekawych atrakcji. Naprawdę liczę, że trochę się z Wami spotkam, biorąc pod uwagę, że trochę dzień zadywam na to cały, bo następnego dnia mam 3 sesje. Ale nie sesją się człowiek żyje, a pomaganiem innym osobom. A tak jak przypominam, jak dam dlatego, że dzięki sprzętowi kiedyś zostałem uratowany, a chyba wszyscy chcielibyście, aby tego typu kanały się rozwijały i żeby było ich więcej. Właśnie sobie, co by było, gdyby nie była Wiznosza? Kto by Wam powiedział, że na Warszawie Zachodniej będzie tunel podziemny, tramwajowy i jak on wygląda, zanim rozpoczną się tam prace? No nie wiem, czy ktoś pokazywał już ten tunel tramwajowy. Może tramwaje, ale z dosyć dużym opóźnieniem. Więc przydałoby się, żeby takich więcej osób było, prawda? To nie jest tak, że ja chcę swoją konkurencję, ale konkurencja zawsze jest lepsza, bo wtedy inne osoby muszą się bardziej starać. To, co jest w licytacjach, było ustawione na drugiej licytacji zgodnie z ankietą. Było pytanie, nic kubek Avizenosza, udział właśnie w tym filmie jako Jakub Sykut, czy kalendarz na 2023 rok z inwestycji poprzednich. Wybraliście udział w filmie z miejsca wydarzeń i tak też również się stało na 412 głosów. Drugi zewnętrz, jaki był, to najbardziej nie możesz się doczekać jakiej inwestycji, która będzie już na finiszu. Warszawa Zachodnia wygrała 60%, tramwaj do Wilanowa 16%, metro na Karolin 18%, inne w komentarzu 6%. No i na koniec, wow, trochę tu podskoczyło w międzyczasie, jak nagrywam ten film. Jak widzicie, cały czas jest Was tutaj coraz więcej, 8600 z Was już tutaj jest. Ja niedługo mam do Was film z podziękowaniem za to, że coraz tu jest więcej. Prawda, film jest na podziękowanie z okazji 8500. No cóż, może będzie na 9000. Bardzo Wam dziękuję za to, że tutaj jesteście. No i to byłoby mniej więcej tyle z tego materiału. Ten film pewnie znowu, jak zawsze, był się długi. Obejrzycie go pewnie też również w nocy, ale spokojnie. Przed Wami w tym miesiącu jeszcze dosyć dużo ciekawych inwestycji, które Wam pokażę w najbliższych dniach. Nie wiem, czy jutro, albo pojutrze, zobaczycie film z Warszawy Zachodniej, Starowiska Zachodniego, gdzie również był montaż pierwszego w Polsce rozjazdu na obiekcie M01. Mało tego, w następnych dniach będzie tramwaj kierunek Wilanów z całym węzłem na Puławskiej, bo dostałem pozwolenie od SOP-u i już zrealizowałem je na przelot właśnie w tym miejscu. Mało tego, będzie później film z Orzewa Mazowieckiego, jak przebudowa się tutaj, jest aktualnie prowadzona przebudowa stacji kolejowej. No i na koniec tramwaj na Kacprzaka, najprawdopodobniej we wtorek zobaczycie. Później będzie jeszcze film o tunelu w Legionowie z tego miesiąca. A co będzie dalej, to już nie wiem.
Znaczy, wiem, ale wam nie powiem, bo będą różne nowe serie, które też czekają już długo. A film o najnowszym przystanku kolejowym w Warszawie właśnie czeka na emisję jako nowa seria i dostałem też informację z niego bezpośrednio od PKP na temat również przebudowy Odolanów i linii nowej kolejowej, która będzie budowana, czy przystanków nowych kolejowych jak Fort Wola. To wszystko w kolejnym miesiącu, a jeszcze w tym trochę ciekawych newsów. Więc do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale, a jeśli nie chcecie tego przegapić, koniecznie kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Zachęcam również do wspierania mojego kanału. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!